Muzyka jazzowa, Bielsko-Biała 2022. Zapraszamy! Sponsorem wydarzenia jest Grupa Lotos, mecenas kultury i sztuki. And I knew from the first time I met you. Jest piękno i zdrowie. Miłość do niej jest źródłem wyjątkowych wód. Ustronianka. Niskosodowej, naturalnej wody mineralnej Ustronianka. Z optymalnym dla codziennego picia składem minerałów oraz funkcjonalnej ustronianki z jodem, która w naturalny sposób zapewnia prawidłową pracę organizmu. Ustronianka. Bo zdrowie jest najważniejsze. Dziś Nowy Jork, jutro Londyn, za chwilę Paryż, Warszawa, Berlin, Wiedeń. Wszystko ma swoje miejsce i swój czas. Dwójka, Polskie Radio. Jesteś na miejscu. Paweł Chile. Dzień dobry Państwu.
Serdecznie witam Państwa w studiu imienia Jerzego Haralda w Radiu Katowice. Witamy również tych, którzy nie mogą być tu z nami ciałem, łączą się z nami za pośrednictwem transmisji internetowej, bo takie czasy mamy, że nie każdy, prawda, może dotrzeć, a poza tym Bielska jest za dymka, a jednak tutaj w Katowicach ją zaczynamy. No i witamy oczywiście szacowne jury konkursowe. No, na czym tu miałem... To, co Państwo dzisiaj tutaj usłyszą, to jest finał konkursu zadymkowego, zapewne Państwo wiedzą. Trzy zespoły, trzy koncerty i trzy sposoby myślenia o graniu. Już za chwilę wystąpi przed nami zespół Brzeziński Quartet. O 17:00 zaprosimy Państwa na spotkanie z grupą Hornted, a po 18:00 Unleashed Cooperation. O ile wiem, pomiędzy koncertami przewidziano krótkie przerwy na złapanie oddechu, aby każdy koncert mógł być odbierany, prawda, z czystym uchem. No i witam szanownego pana dyrektora festiwalu, pana Jerzego Batyckiego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Troszeczkę na odwrót jest ta kolejność. Unleashed Cooperation będzie pierwszym naszym finalistą. Proszę Państwa, konkurs. Konkurs Bielskiej Zadymce Jazzowej towarzyszy już od 21 lat. Powołaliśmy do życia ten konkurs wspólnie z Janem Ptaszynem Wróblewskim, który przez wszystkie te lata opiekował się naszym konkursem, konkursowiczami. W tej chwili no, już siły nie pozwalają mu na to, żeby prowadzić dalej te misję, ale postanowiliśmy zaprosić fantastycznego muzyka, człowieka, ikonę polskiego jazzu. A myślę, że nie skłamię, jak powiem, że światowego jazzu. Jest z nami Michał Urbaniak. I to on właśnie będzie przewodniczył jury, obradom jury tegorocznego konkursu. Witam pozostałych jurorów. Profesor Mariano Slislo, bardzo serdecznie witam. Po kolei Andrzej Herman, przedstawiciel naszego stowarzyszenia. Jacek Rodziewicz, przedstawiać nie trzeba, muzyk, kompozytor. I równocześnie konserwator dzieł sztuki, tak? No i oczywiście Paweł Tomaszewski, profesor, dziekan, w każdym bądź razie Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, Paweł Tomaszewski. Proszę Państwa, za chwilę przesłuchania naszych finalistów do konkursu, do tego pierwszego etapu konkursu zgłosiło się 18 zespołów z całego kraju. Byli również wykonawcy zagraniczni, ale komisja kwalifikacyjna w składzie Grzegorz Zmuda, właśnie Radio Katowice, Andrzej Herman, Stowarzyszenie Sztuka Teatr i pod przewodnictwem Michała Urbaniaka postanowiła zakwalifikować do tego finału trzy zespoły. Za chwilę one wystąpią, ale zanim to nastąpi, to kilka słów na temat nagrody, bo to jest jakby najważniejsze w każdym konkursie. Otóż nagrodą jest nagranie i promocja płyty. To chyba najważniejszy element tej nagrody, bo do tego dochodzi również statuetka Aniołka Jazzu 2022. To jest rzeźba autorstwa Lidii Sztwiertni. No i udział w przyszłorocznym programie naszego festiwalu już jako pełnoprawny uczestnik podczas jubileuszowej edycji 25. w przyszłym roku laureat konkursu wystąpi na jednej z głównych scen naszego festiwalu. To tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie. Myślę, że jesteśmy mocno tutaj zobligowani do tego, żeby dotrzymywać harmonogramu czasowego w związku z naszymi transmisjami. Jesteśmy w tej chwili na żywo w internecie. A więc nie będę przedłużał. Zapraszam pierwszego finalistę. A czy my mamy składy? Panie Andrzeju, bardzo proszę, jeśli można, to...
Unleashed Cooperation to Krzysztof Kuśmierek na saksofonach, Patryk Rynkiewicz na trąbce, Patryk Matwiejczuk na fortepianie, Flavio Gulotta na kontrabasie i Stanisław Aleksandrowicz na perkusji, czyli Unleashed Cooperation z Poznania. Thank you.
Dziękujemy. Dziękujemy i dzień dobry Państwu. Pozwolę sobie tylko pokrótce zapowiedzieć te utwory, które gramy, żeby było wiadomo. Pozwoliliśmy sobie pierwsze dwa utwory połączyć. Było to Our March autorstwa Patryka Rynkiewicza, Grzego Trębacza. Później zagraliśmy utwór składak mój, czyli Krzysztofa Kuśmierka. I szybko tylko reszta składu. Patryk Matwiczuk na fortepianie, Sławiu Gulotta na kontrabasie oraz Stanisław Aleksandrowicz na perkusji. Kontynuować będziemy utworem Eight Years autorstwa mojego.
Dziękujemy. Pokrótce, tylko 8 lat, 8 pierwszych lat mieszkania w Poznaniu, bardzo burzliwe, dlatego tak to wygląda. Będziemy kontynuować, znaczy będziemy kończyć już nasz występ konkursowy balladą Patryka Matwiejczuka Nadzieja, a później zagramy dla Państwa utwór Marvelous Charlie, ku czci Charlesa Lloyda i zespołu The Marvels.
Dziękujemy raz jeszcze. Patryk Rynkiewicz, Patryk Matwiejczuk, Flavio Gulotta, Stanisław Aleksandrowicz, Krzysztof Kuśmierek, Unleashed Corporation.
Witam Państwa po przerwie. Na początku nie zdążyłem tego powiedzieć, więc powiem teraz, że organizatorem naszego konkursu jest Stowarzyszenie Sztuka Teatr, główny organizator Lotos Jazz Festival 24. Bielskiej Zadymki Jazzowej, a także Polskie Radio Katowice, gdzie jesteśmy i za gościnę i pomoc bardzo serdecznie dziękujemy. No i zaprzyjaźnione z nami od samego początku, zaprzyjaźniona redakcja Jazz Forum. I jako, że Jazz Forum i Radio Katowice spełniają rolę również w nagrodzie, ponieważ one, tak, Radio Katowice wyda płytę laureatowi, to będzie 1500 egzemplarzy, z czego 1200 trafi do Jazz Forum, a za pośrednictwem Jazz Forum do wszystkich prenumeratorów tego pisma w Polsce i za granicą. I równocześnie na łamach Jazz Forum ukaże się profesjonalna recenzja i zapowiedź właśnie płyty w kolejnym numerze, do którego będzie dołączona płyta. No i to jest Radio Katowice, jest Jazz Forum, no i jest Stowarzyszenie Sztuka Teatru, organizator festiwalu, który Państwa tutaj wszystko zorganizował, zaprosił i równocześnie zaprasza już teraz laureata na 25. edycję, która, mamy nadzieję, nic już nam nie pokrzyżuje planów. Jeżeli tak się stanie, to wróci na termin zimowy i będzie, odbędzie się końcem marca 2023 roku. Już Państwa serdecznie zapraszam. A teraz kolejny finalista, zespół Hornetet z Krakowa, Bartłomiej Leśniak, fortepian, Robert Wypasek, tenor sax, Szymon Ziółkowski, alt sax, Mikołaj Sikora, kontrabas i Piotr Przewaźniak, dobrze? Przewoźniak, bardzo przepraszam, Piotrze. Piotr Przewoźniak, perkusja, czyli Hornetet. Halo, halo, witam serdecznie, jesteśmy Hornetet. Ja pokrótce powiem, co zagramy, bo już nie będę więcej gadał chyba dzisiaj. Wykonamy pierwszą kompozycję, to będzie moja kompozycja o tytule Falling Up. Później zagramy kompozycję Theloniusa Monka w naszej aranżacji Panonika. Następnie znowu moja kompozycja pod tytułem Przebudzenia, a na koniec kompozycja Piotrka, naszego perkusisty Piotrka Przewoźniaka pod tytułem Przewoźnik.
Thank you.
Thank you.
No i przed nami ostatni, trzeci koncert finałowy, Lotos Jazz Festival 24. Bielskiej Zadymki Jazzowej, a właściwie konkursu tego festiwalu. Przypomnę, konkurs towarzyszy festiwalowi już od 21 lat. I jeszcze jedna informacja, otóż wszystkie te trzy prezentacje, te trzy koncerty są dzisiaj nagrywane, zostały zarejestrowane i każdy zespół, który tutaj dzisiaj się zaprezentował, otrzyma takie nagranie do swojej dyspozycji i będzie mógł z nim zrobić to, co będzie uważał, czyli może to być jakiś po masterze materiał na płytę, a my, organizatorzy, zobowiązaliśmy się, że laureatowi Nagrody Głównej wydamy taką płytę i ten laureat Nagrody Głównej, oprócz tego nagrania live dzisiaj, będzie miał do dyspozycji jutro przez cały dzień studio, właśnie to studio, na dogrywki. Także będzie mógł, że tak powiem, zapanować nad materiałem całym, który ukaże się na płycie. To tyle. Myślę, że już wszystko powiedziałem na temat konkursu. A w tej chwili przedstawiam ostatni zespół, który się dzisiaj zaprezentuje. Może skład. Mateusz Panasiuk, perkusja. Marcin Makuszewski, kontrabas. Szymon Bańkowski, saksofon. I Krzysztof Brzeziński, fortepian. Brzeziński kwartet. Thank you.
Thank you.
Thank you.
I to był ostatni koncert w ramach koncertów finałowych konkursu Lotos Jazz Festival 24. Bielskiej Zadymki Jazzowej. W tej chwili jury uda się na obrady. Prosimy, zostańcie, ponieważ myślę, że już niebawem pojawią się tutaj z powrotem, żeby przedstawić swój werdykt. Zwycięski zespół jutro będzie przez cały dzień miał okazję tutaj dogrywać materiał na płytę, a wieczorem zaprosimy ten zespół do sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, gdzie przed koncertem San Francisco Jazz Collective otrzyma z rąk naszych jurorów i fundatorów nagrody Aniołka Jazzu 2022. Proszę Państwa, ja już się z Państwem żegnam, ponieważ muszę błyskawicznie przemieścić się do kopalni Guido, zjechać 320 metrów pod ziemię i przygotować się na wizytę Państwa. Jeżeli jedziecie do Guido, to będę tam na dole czekał na Was. Dziękuję bardzo serdecznie.